Cześć, krótki filmik dzisiaj. Pokażę Wam coś. Ponieważ wszyscy utrzymują, że jesteśmy w bear markecie. A prawda jest taka, że nikt nie widzi całego obrazu sytuacji, całego rynku. I większość gdzieś tam youtuberów i tych wszystkich ekspertów skupia się tylko na jednym wycinku tak naprawdę informacji, a nie zdaje sobie sprawy, no i gdzieś tam leci w tym swoim, płynie w tym swoim flow, takim w tej paplaninie o cenie tylko, o kursie, o bear markecie, o analizie technicznej, że pójdzie rynek w tą stronę, albo w tą, albo rośnie, albo spadnie i cały czas o tym tylko. A tak naprawdę nie to jest najważniejsze i jeszcze pół biedy z tym, że to jest nie najważniejsze, ale nawet jeżeli chodzi o cenę, to to, co my widzimy, to jest tylko tak naprawdę wycinek tylko całego rynku. To jest taki malutki, może 10%, może 20%, nie wiem, trudno jest to określić, ale my całego obrazu nie widzimy na CoinMarketCap. Zobaczcie, jak wygląda Bitcoin dzisiaj. Cena 3,464, ale tutaj widzimy obrót i to jest tam 5 miliardów dzisiaj. 1,525,000 tam bitcoinów, nie? W obrocie, na wszystkich giełdach. Na wszystkich giełdach, ale to jest ten rynek otwarty, gdzie ten bitcoin trafia i jest tradowany normalnie na giełdach w pełni oficjalnie. Ale tak jak mówię, to jest tylko jakieś 10, może 20, trudno jest mi określić tego obrotu. Oprócz tego rynku, który jest widoczny tutaj oficjalnie, jest jeszcze drugi zupełnie inny ekosystem, też Bitcoina, ale jest on zupełnie niezależny od tego, co my widzimy. O to, co widzimy, to po prostu my mamy to widzieć, a reszty mamy nie widzieć. I to są te transakcje wszystkie, które odbywają się poza giełdami, te tak zwane OTC, pod stołem transakcje. I tych transakcji od OTC oczywiście my nie zobaczymy, ale między innymi tam Bitfinex to ma Coinbase, te największe giełdy mają te deski OTC i tam tradują duże instytucje, tak jak tutaj możecie zobaczyć, jak masz mniej niż 25, no to tutaj z brokerem sobie gadasz, jak masz więcej niż Bitcoina, no to więcej do sprzedania czy do kupienia, no to odwiedzasz ten OTC desk. Tutaj jest akurat Bitcoin z OTC CEO UK, to jest broker taki z UK, ale możemy sobie wejść na Bitfinex i my tam oczywiście nie wejdziemy, nie jesteśmy instytucją. Bitfinex. Oni nam tego nie pokażą, jak to wygląda, prawda? Ale tu mamy na przykład po co to się robi? Po to, żeby nie zwalić ceny, jak duże instytucje sobie handlują bitcoinami i na przykład ustawiają sobie futuresy. Taka sytuacja miała miejsce właśnie w grudniu i po grudniu, jak cenę zwalili właśnie w ten sposób. Po to ściągają z rynku, żeby mieć potem czym manipulować. Mieć jak manipulować ceną, prawda? No i możecie sobie to wszystko poczytać. W każdym razie chciałam mówić o tym, że to, co my widzimy na market capie tutaj, to jest kropla w morzu tego, co się odbywa poza tym rynkiem. Dlatego nie można tu mówić o bear markecie. Że to jest może 1/10 tego, co dzieje się na rynku, na Bitfinexie. A taką namiastką tego, co się dzieje
w tym drugim ekosystemie, poza tym systemem, jest, już Wam mówię, tu mamy to OTC, no i takich platform trochę jest, tych OTC, prawda? Ale tutaj jak sobie weźmiemy na CoinDesk, tutaj mamy Local Bitcoins. I Local Bitcoins też zalicza się do tych transakcji OTC. Bo to nie przychodzi przez giełdę, tutaj ludzie między sobą handlują. I tego nie ma nigdzie na giełdzie. Także do tego, co tam macie, trzeba dodać ten cały obrót na market capie, trzeba dodać OTC. A jedyne, co możemy sprawdzić tak naprawdę, wielkość, rozmiar tych transakcji OTC, to powiedzmy jedna, może dziesiąta z kolei z tych transakcji OTC, to jest Local Bitcoins. I tutaj już mamy, widzimy dokładnie, jakie są obroty. Tutaj jest globalnie, prawda? I tutaj dzisiaj mieliśmy tutaj około 60 milionów. $60 milionów. To myślę, że do miliarda spokojnie może dojść. Mogłoby było dojść, nie? Gdzieś tam transakcje. I tutaj macie, samo to sobie popatrzeć, nie? Argentyna, Australia, jak wyglądają. Zobaczcie, co się dzieje. W samej Argentynie dzisiaj było 10 milionów. Sama Argentyna, nie? Tutaj kilka dni temu. Brazylia. Kanada. Teraz się zmniejszyło, ale patrzcie, co było w Chinach, co się działo. My tego nie widzimy i to tego nie widać na CoinMarketCap. Kolumbia, Niemcy, Czechy, Egipt, zobaczcie, Hongkong. Tutaj cała Europa. Indie, Iran, zobaczcie po sankcjach, co się działo. Malezja, Kenia, Afryka, proszę bardzo. Meksyk. Tam, gdzie nie ma giełd, ludzie szaleją i wiecie, i poza rynkiem sobie radzą. I te bitcoiny kupują, one przechodzą przecież. To nie jest tak, że tam się nic nie dzieje i że cena stoi, bo jest bear market. Tak wygląda infrastruktura, to wszystko się dzieje poza naszym wzrokiem, tak ma być. Także ja nie sądzę, że to jest bear market, bo tutaj się bardzo dużo rzeczy dzieje poza sceną. Także możecie sobie wziąć to też pod uwagę w obliczeniach. I nie sugerujcie się tymi specjalistami z YouTube'a i analizami i mainstreamowymi tymi artykułami z... No bo one są kreowane właśnie przez te osoby, które chcą, żeby ten rynek właśnie tak wyglądał, jak go widzimy. A reszta tylko powtarza. Powtarza to wszystko, co usłyszy w mainstreamie i ewentualnie bawi się w analizę techniczną. Tylko że na wykresach, które są wycinkiem całości, prawda? Nie pokazują całego obrazu. Dodajcie sobie do tego jeszcze bitomaty, w których te, które są na przykład bez limitu, jakie tam ilości są przewalane. Ja sama zdarzyło mi się opróżnić bankomat, nie? Bitomat taki. I tych transakcji nikt nie widzi, tych transakcji nikt nie rejestruje, nie? W takim sensie, że one są anonimowe. Także to jeszcze dodajmy do tego i jak to wszystko sobie zsumujemy, to już nie będzie bear market, prawda? No, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nawet górnicy, jak sprzedają bitcoina, żeby opłacić rachunki, to też nie jest w ich interesie, żeby cenę zwalić. Już nawet pomijając te wszystkie instytucje, nie? Tych banksterów wszystkich, nie? Ale na przykład górnicy, jak BitClub opyla bitcoina, żeby opłacić rachunki, no to też nie bardzo jest w naszym interesie, czy Bitmain na przykład, czy tam któraś kopalnia, żeby sprzedać i zwalić cenę, sobie strzelić w kolano, nie? Czyli sprzedają to
też poza, poza rynkiem. Z kolei grubasy, jak kupują, też nie chcą kupować na rynku, bo po co mają wywindować cenę i kupować drożej, jak mogą się dogadać z kopalnią i kupić prosto od nich, nie? Także powiem Wam, że dla szaraczków to jest ciężka sytuacja, żeby sobie tam trajdować i porywać się z motyką na słońce, nie? Na tych grubasów. Dlatego tak ja się tak upieram przy tym kopaniu, przy powiększaniu sobie jakby ilości bitcoina, nie na cenie. Nie, cena to i tak swoje zrobi, bo to w pewnym momencie wykipi wszystko. Tutaj na giełdach już nie bardzo mają jak straszyć, i bo tu został już sam core. Ludzie, którzy tacy jak ja, jak my, wiedzą, co po prostu robią i wiedzą, czemu to tak wygląda, jak wygląda. Reszta się wyprzedała, bo już tyle było tych wahań i dociskania śruby, że jeżeli jeszcze docisną, to już nie bardzo ma się kto wyleszczyć. No, jeszcze mogą wyleszczyć kopalnie ewentualnie, prawda? Mogą się zwinąć kopalnie, bo nie będzie opłacało się kopać. Dla mnie, my jesteśmy bezpieczni w BitClubie. Warto jest kopać za 15 miesięcy halving już. I później już no, będzie ciężko. Będzie już 6,25 w bloku, to już specjalnie nie nastukamy już nie wiadomo ile, nie? A teraz jest właśnie czas na kopanie, na kumulowanie. I nie patrzcie na cenę teraz. Tak jak to raz mówi, martwić o cenę będziemy się wtedy, jak będziecie się wtedy, jak będziecie mieć po 200 bitcoinów odłożonych, a nie po pół. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, nie tracicie czasu po prostu i tyle.